Witam serdecznie. Proszę Państwa, czasu mamy bardzo mało. Nie będę zatem przedłużać. Chciałam tylko zacytować Państwu na rozpoczęcie naszego spotkania, ponieważ jego tytuł to W mrokach systemu. Znalazłam taką definicję systemu w Encyklopedii Zarządzania. Otóż system pochodzi z greckiego słowa systema i jest to zestaw wzajemnie powiązanych ze sobą elementów funkcjonujących jako jedna całość. Jest to skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę układ elementów. I te właśnie elementy stanowią wyodrębnioną z otoczenia względnie autonomiczną całość. Elementy mają wewnętrzne powiązania i zachodzą między nimi sprzężenia. Wszystkie te elementy służą realizowaniu głównego celu układu jako całości. W skład tego systemu wchodzą podsystemy. Są to małe, lokalne podsystemy, które stanowią związki powiązane związkami różnymi kooperacyjnymi w taki sposób, aby każdy z nich realizował cel główny i przyczyniał się do powodzenia całości. Proszę Państwa, otóż według tej definicji możemy sobie w tej chwili już jasno uzmysłowić, że to, co się stało w 1989 roku, to było po prostu chwilowe naruszenie konstrukcji systemu, ale w sumie zostało naruszone tylko te powiązania między poszczególnymi podsystemami, bo te podsystemy zostały cały czas te same, niezmienne, nienaruszone. Zmieniły się tylko ich wzajemny układ, jak w kalejdoskopie. I właściwie dopiero teraz, po tych 25 latach, w momencie, kiedy odkrywamy po kolei prawdę, w jaki sposób te podsystemy są powiązane i jak wygląda skład tych podsystemów, jesteśmy w stanie być może naruszyć cały system i no, w jakiś sposób wreszcie to zmienić. I tacy ludzie właśnie, jak pan Wojciech Sumliński, jak pan Cezary Gmyz, są, można powiedzieć, twórcami takiego rewolucji, która narusza podsystemy. Podsystemy, które po prostu są takim korzeniem i fundamentem tych wszystkich układów. Także, panie Wojtku, czy widzi pan jakąś możliwość dzięki tej prawdzie, którą pan nam odkrywa, bo widzi pan, jakie jest zainteresowanie, żeby to wszystko naruszyć i zburzyć? Przede wszystkim dzień dobry państwu, szczęść Boże. Bardzo, bardzo dziękuję państwu, że poczekaliście państwo. Bardzo przepraszam, to już mi wchodzi w krew. Niestety chciałbym być w tak wielu miejscach i żyję od kilku tygodni w wielkim niedoczasie. Być może niedługo to troszeczkę się już zmieni. Mam nadzieję, że po 24 maja rzeczywiście będziemy w zupełnie nowej rzeczywistości. Przyjechałem do Państwa z książką Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, która w moim przekonaniu jest takim dość znaczącym naruszeniem tego systemu. Jak znaczącym? To chyba było widać po reakcjach pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który jest coraz częściej pytany o tę książkę i reaguje coraz bardziej nerwowo. Nie dalej jak wczoraj pan Nałęcz mówił o tym, wróciłem wczoraj ze spotkania w Siedlcach i jeszcze w nocy obejrzałem tę rozmowę, mówił o tym, że nie warto się nad tą książką pochylać, bo tą książkę napisał człowiek oskarżony, człowiek niewiarygodny, więc tak naprawdę jakie znaczenie ma ta książka? Na ostatniej mojej rozprawie, dokładnie na ostatniej, zeznawał inny człowiek oskarżony podobnie jak ja, nie bez udziału, albo może nawet przy dużym udziale Bronisława Komorowskiego. Ten człowiek to Romuald Szeremietiew, który na ostatniej rozprawie opowiadał o tym w takim dramatycznym wystąpieniu, jak 9 lat oczyszczał się z bezpodstawnych oskarżeń sprokurowanych przez tak zwaną dziennikarkę Annę Marszałek, która była zwykłym cynglem, a nie dziennikarzem.
i sprokurowanych przez Bronisława Komorowskiego, który wtedy był ministrem obrony narodowej, a który mówił, że jeżeli Romuald Szeremietyw okaże się niewinny, to on odejdzie z życia politycznego. Romuald Szeremietyw po 9 latach okazał się niewinny, Bronisław Komorowski nie odszedł z życia politycznego. Pokazuje tak naprawdę to zdarzenie, już tylko to zdarzenie, pokazuje, ile dla tego człowieka znaczy słowo. Proszę Państwa, dlaczego reakcje pana Nałęcza, pana Bronisława Komorowskiego są właśnie takie, a nie inne, są takie nerwowe, są na zasadzie w ogóle nie chcę tej książki widzieć, w ogóle nie chcę się do niej odnosić, napisał ją człowiek oskarżony. Ja nie pamiętam, niech mi przypomni pan Bronisław Komorowski albo ktokolwiek inny, czy ja zostałem kiedykolwiek pozbawiony jakichś praw publicznych? Nigdy w życiu nie zostałem skazany żadnym wyrokiem sądowym, nawet nieprawomocnym, nie mówiąc o prawomocnym. Jestem takim samym obywatelem jak pan Bronisław Komorowski. Nie pozbawiono mnie nigdy żadnych praw. Więc jak ten człowiek, który ma za plecami wojskowe służby informacyjne, przestępców, regularnych przestępców i bandytów, śmie twierdzić, że moja książka jest niewiarygodna tylko dlatego, że oskarżono mnie w wyniku kombinacji operacyjnej, w której Bronisław Komorowski odegrał bardzo istotną rolę, fundamentalną rolę. On i jego przyjaciel, pułkownik Leszek Tobiasz. Człowiek, który inwigilował Kościół katolicki, człowiek, który miał 4 rozprawy karne w prokuraturze wojskowej w tamtym czasie, przyjaciel fałszywego jezuity, pana Turowskiego, szantażysta księdza arcybiskupa Peca. Mógłbym mnożyć informacje na temat pana Tobiasza. Przyjaciel Bronisława Komorowskiego. Z takimi ludźmi przyjaźni się Bronisław Komorowski. I ten człowiek śmie twierdzić, że nie odniesie się do mojej książki, dlatego że ja jestem oskarżony. Niech powie naprawdę, dlaczego się do niej nie chce odnieść. Nie chcę się do niej odnieść z jednego powodu, bo w tej książce jest prawda. Ludzie chcą znać prawdę, a w tej książce jest prawda. I to jest jedyna przyczyna, dla której Bronisław Komorowski unika odpowiedzi na jakiekolwiek pytania dotyczące tej książki. Wie doskonale, że jeżeli zacznie odpowiadać na pytania dotyczące tej książki, to pytań nie będzie końca, a na żadne z nich nie ma dobrej odpowiedzi. Nie ma dobrej odpowiedzi. I tylko i wyłącznie dlatego Bronisław Komorowski pytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy w tej książce są kłamstwa? Tylko i wyłącznie dlatego Bronisław Komorowski, pytany o tą książkę, nie chce się do niej odnosić. Nie chce się do niej odnosić dlatego, bo ma świadomość, że gdyby się do tej książki zaczął odnosić, to tak naprawdę nie miałby dobrych odpowiedzi na zawarte tam tezy. Ja tylko Państwu przypomnę, że pan Hoffman był pytany, on zadał to w formie pytającej. Poruszył kwestię przynależności, współpracy, jakichś powiązań syna pana Komorowskiego z wojskowymi służbami informacyjnymi i natychmiast miał proces w trybie wyborczym. Czy sądzicie Państwo, że Bronisław Komorowski, gdyby w tej książce znalazł punkt, w którym mógłby mnie pociągnąć do odpowiedzialności, to wahałby się chociaż chwilę? Jeden ważny fakt. Ja tę książkę planowałem napisać pod koniec ubiegłego roku. Ja ją zapowiadałem od wielu, wielu miesięcy. Chciałem, żeby ona się ukazała na przełomie roku, ale na skutek różnych utrudnień to się wszystko przesunęło dość mocno. W efekcie ta książka miała premierę 22 kwietnia. Można powiedzieć, że to był prezent, że pan Bronisław Komorowski, pan prezydent mógłby to potraktować jako gratkę, jako dar od losu. Bo co to oznaczało, że książka miała premierę 22 kwietnia? Gdyby miała premierę jesienią, tak jak planowałem, ubiegłego roku, no to zapewne trudno byłoby wytoczyć mi proces w trybie wyborczym. Tymczasem fakt, że ja tę książkę, jej premiera miała miejsce 22 kwietnia, dał panu prezydentowi doskonały argument. Doskonały argument. Mógł jednego dnia wytoczyć mi proces i za 2 dni miałby wyrok. Miałby wyrok, który wedle jego słów byłby wyrokiem skazującym tą książkę na banicję. Być może nie mógłbym jej tutaj Państwu prezentować, nie wolno byłoby mi o niej nic powiedzieć, no a na pewno ona by straciła na wiarygodności. Ale są jakieś przyczyny, z których pan prezydent Bronisław Komorowski z tego
daru od losu, a mianowicie z tego, że książka miała premierę tuż przed wyborami, miesiąc przed wyborami, nie skorzystał. Nie skorzystał. Tą przyczyną, jak tutaj Państwu powiedziałem, jest to, że w tej książce pan Bronisław Komorowski doskonale siebie odnajduje, doskonale. Zapewne przeanalizowana została ta książka na wiele sposobów i zapewne pan prezydent Bronisław Komorowski i jego otoczenie doszli do wniosku, że wytaczanie mi procesu może być dla pana Bronisława Komorowskiego dużym problemem. Dużym problemem. Więc nawiązując do tego, o czym mówiła pani Teresa, o burzeniu systemu, ja mam nadzieję, że ta książka jest takim skromnym przyczynkiem do tego, skromnym przyczynkiem, że ten system legnie w gruzach, a początek tego nastąpi już 24 maja, czego Państwu i sobie życzę. Proszę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim przepraszam za spóźnienie. To wynikło troszeczkę z trudności organizacyjnych, bo akurat też świeżo odpaliliśmy najnowsze taśmy ze restauracji Sowa i Przyjaciele, więc musiałem troszeczkę jeszcze popracować. Jeszcze raz serdecznie przepraszam, a chciałbym też tutaj dołączyć się do tego życzenia Wojtka, żeby 24 maja, żebyśmy się obudzili wieczorem w innej Polsce. A zależy mi to na tym, że ze szczególnego względu, bo akurat 24 maja mam urodziny, także chciałbym dostać tego typu prezent. Nie wiem, o czym Wojtek już mówił ze względu na swoje spóźnienie, natomiast jeżeli ja miałbym... O oburzeniu systemu, a to akurat to jest coś, na czym się dość dobrze obaj znamy. Także, proszę Państwa, jeżeli mówimy o osobie Bronisława Komorowskiego, to trzeba powiedzieć, że nie ma drugiej takiej osoby, która miałaby taki parasol medialny jak obecny prezydent Polski. To jest człowiek, z którego parasolem medialnym spotykałem się, osłoną medialną spotykałem się w mojej karierze dziennikarskiej kilkakrotnie, ale tak najbardziej dobitna osłona, zresztą nie tylko medialna, ale również służb, to była kiedy w czasie poprzedniej kampanii wyborczej pracowałem nad tematem z pozoru niewinnym, a mianowicie zajmowałem się wraz z dwoma innymi dziennikarzami, Izą Kacprzak i Juskiem Matuszem, objeździliśmy całą Polskę, żeby zgłębić meandry myśliwskiego hobby Bronisława Komorowskiego. I ten tekst ukazał się mniej więcej 2 tygodnie przed wyborami. On jeszcze jest do odnalezienia w internecie, jeżeli Państwo wbiją w wyszukiwarkę takie hasło Bronisław Komorowski, Noc Myśliwego, to Państwo ten tekst znajdą. I my wtedy przy okazji zbierania tego tekstu zjeździliśmy właściwie całą Polskę, bo niewiele jest takich miejsc, w których Bronisław Komorowski by nie polował. Natomiast spotkaliśmy się po drodze z rozmaitymi dziwnymi rzeczami, między innymi udając turystów wynajęliśmy leśniczówkę, ulubioną leśniczówkę nieopodal Janowa Lubelskiego, gdzie Bronisław Komorowski najczęściej polował, to jest leśniczówka Władysławów, ona jest zagubiona w lasach do tego stopnia, że tam nie odbiera żaden telefon komórkowy. No i tam troszeczkę podpytaliśmy miejscową ludność. Bardzo dużo żeśmy się dowiedzieli, aczkolwiek nie udało nam się wszystkich informacji potwierdzić, wobec czego nie wszystkie informacje, które zostały zebrane do tego tekstu, w tym tekście się znalazły. Nie znalazła się informacja, której nie można było potwierdzić w drugim źródle i żaden ze świadków nie zgadzał się, żeby opowiedzieć to pod nazwiskiem w sądzie. To była historia dotycząca wypadku na polowaniu. Jedne źródła twierdziły, że ten wypadek miał charakter śmiertelny, inne źródła twierdziły, że to było postrzelenie, jeszcze inne twierdziły, że zastrzelono psa, wobec czego, ponieważ nie udało nam się dokładnie ustalić, jaki był przebieg tego zdarzenia, ta historia się nie znalazła. Ale wtedy już, wówczas sztab Komorowskiego i jego zaplecze, a jego zapleczem jest przede wszystkim środowisko wojskowych służb specjalnych, zadbały o to, żeby
była, żeby w przestrzeni publicznej nie ukazały się żadne zdjęcia Bronisława Komorowskiego z polowań z martwą zwierzyną. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że to hobby, które nie jest popularne w dużej części społeczeństwa, że jest czymś, co w czasie kampanii może przeszkodzić w zdobyciu elektoratu młodszego, który mniej więcej w około 80% opowiada się przeciwko polowaniom w ogóle. I żeby sprawa była jasna, ja nie jestem przeciwnikiem polowań, natomiast to tego typu polowań, które urządzał Komorowski, no to powiem szczerze, że z dawną sztuką myśliwską one nie miały nic wspólnego, czy też niewiele wspólnego, bo ustaliliśmy między innymi, że ponieważ Komorowski jest ślepy jak kret, to i on po prostu nie strzela dobrze. I żeby mógł sobie zastrzelić zwierzynę, jest taka metoda, która jest prawem, co prawda, dopuszczalna polowania. Państwo wiedzą, że nie wolno na przykład polować na zwierzynę przy paśnikach. To jest rzecz, która jest zabroniona, ale jest coś, co jest odpowiednikiem paśnika, tyle tylko, że jedzenia dla zwierzyny nie wyrzuca się do paśników, tylko się rozkłada na ziemi. Zawsze jak zbliżało się polowanie z udziałem Komorowskiego, to widomym śladem tego, że Komorowski będzie polował, były traktory ciągnące przyczepy, na których były spady z sadów jabłkowych, gruszkowych, śliwkowych i te spady były po prostu rozrzucane w jednym miejscu na polanie leśnej. To się nazywa nęcisko, ta metoda polowania na nęcisku. I jak nam mówili myśliwi, z którymi rozmawialiśmy, no to przy sprzęcie myśliwskim, jakim dysponuje Bronisław Komorowski, nietrafienie na zwierzynę, która przychodzi dokładnie o określonej porze, kiedy te spady są zrzucane z tych przyczep, przy optyce, jaką ma dzisiejsza broń myśliwska, to jest tak naprawdę, to nie jest żadne myśliwstwo, to nie jest żaden sport, to jest egzekucja po prostu na zwierzęciu, taka sama, jaką wykonują rzeźnicy w rzeźni, którzy mają również te pistolety trzpieniowe tak zwane, które po prostu przytykają do czaszki zwierzęcia i strzelają po prostu. To jest dokładnie, zwierzę ma takie same szanse na przeżycie na nęcisku jak w rzeźni, więc żadne. I dowiadywaliśmy się też, ludzie mówili nam, że również to prawo łowieckie, które w Polsce jest napisane przez myśliwych, dla myśliwych, że nawet te zasady, które myśliwi sami dla siebie przyjęli, również były łamane w czasie polowań z udziałem Komorowskiego. Jednym z zakazów wynikających z prawa łowieckiego jest zakaz polowania z pojazdów mechanicznych. Czyli nie wolno za zwierzyną jeździć samochodem i strzelać z samochodu, a tym bardziej z innych środków. Tymczasem do Władysławowa, we Władysławowie było urządzone lądowisko dla helikoptera. I państwo pewnie pamiętają, widzieli może takie filmy, jak się poluje w tajdze, jak rosyjskie służby specjalne polują w tajdze. One polują po prostu strzelając z helikoptera do zwierzyny, która raz, że jest przestraszona, dwa, że nie ma dokąd uciec. Ten huk helikoptera powoduje, że po prostu jest strach. I nikt nam nie chciał potwierdzić, że również Bronisław Komorowski strzelał z helikoptera, ale tam miało miejsce, nie wiem, czy Wojtek opisuje to w swojej książce, słynna przygoda z helikopterem, tak? Tego nie opisujesz. A mianowicie ta leśniczówka była dzierżawiona przez takiego Francuza, który zajmował się handlem bronią i Komorowski był tam honorowym gościem. No i któregoś razu rzeczywiście przyleciał, on był wtedy wiceministrem czy ministrem obrony narodowej, przyleciał helikopter wojskowy z biało-czerwoną szachownicą, usiadł na tym lądowisku, ale po pewnym czasie okazało się, że jeden z uczestników polowania popił się. Zresztą picie na polowaniu to też jest rzecz absolutnie zabroniona, picie alkoholu oczywiście. Natomiast w tym środowisku, w którym obracał się Bronisław Komorowski, to jak mówili nam myśliwi, jest taka rymowana zasada, nie wypijesz, nie zabijesz. Wobec czego przynajmniej mówiono nam, że jeżeli nie po pijaku, to na ciężkim kacu odbywały się tam
polowania. I tam się zdarzyła taka sprawa, że jeden z uczestników tej biesiady, czy na kacu, czy też po pijaku, szalał na gaziku, gazikiem takim rosyjskim pojazdem, czy też jeszcze postsowieckim pojazdem wojskowym, się wpieprzył w wirnik tego śmigłowca i tego wypadku nie dało się ukryć, dlatego że ten śmigłowiec po prostu utracił tylny wirnik i było to uszkodzenie na tyle poważne, że musiano wsadzić helikopter na wielką lawetę taką tirowską, złożyć mu łopaty górnego śmigła i zawieźć go, nie wiem, czy do Świdnika, czy do Mielca na remont. I dziwnym trafem policyjne dokumenty na temat tego zdarzenia no oczywiście zaginęły, ale to nie była jedyna rzecz, która zaginęła, dlatego że jak jeździliśmy po tych miejscach, w których Komorowski polował, to na ścianach widzieliśmy puste miejsca po obrazkach. Państwo wiedzą, że jak obrazek trochę powisi, to farba obok jest ciemniejsza, a to, co się znajduje pod obrazkiem, jest jaśniejsze. I takich, za przeproszeniem, białych plam widzieliśmy kilkanaście w różnych miejscach. I były tam po prostu miejsca zdjęcia Komorowskiego z martwą zwierzyną, które nie miały prawa się ukazać w żadnej gazecie w owym czasie. I rzeczywiście ta akcja była skuteczna również do tego stopnia, że dowiedzieliśmy się, że jeden z myśliwych, który organizował, czy też towarzyszył w tych polowaniach Komorowskiemu, zmarł. I to był człowiek, który miał, to przypuszczalnie była śmierć naturalna, to był człowiek, który miał cały album zdjęć z polowań z Komorowskim. No i ustaliliśmy, gdzie ten człowiek mieszkał. On mieszkał niedaleko Janowa Podlaskiego. Zapytaliśmy tam tych myśliwych i okazało się, że już po śmierci tego człowieka do domu, w którym nie było nic cennego, ktoś się włamał. I zginęły tylko dwie rzeczy. Zginął album ze zdjęciami i zginęła amunicja myśliwska. I o wizytach z takich, jak to się mówi z angielska, men in blacks, panów w czerni, w tych miejscach, w których Komorowskiemu zdarzało się bywać, opowiadano nam w wielu miejscach. Ja powróciłem do tematu polowań Komorowskiego w tym roku, publikując zresztą na okładce tygodnika Do Rzeczy ustalenia, że Komorowski, który podczas ubiegłej kampanii wyborczej obiecał, że przestanie polować, i to jest kolejne kłamstwo Komorowskiego. Otóż Komorowski w tej chwili utrzymuje, że to nie była obietnica złożona przez niego, tylko przez sztab wyborczy. To nie jest prawda. Tą obietnicę w konkretnej dacie, a mianowicie po Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, złożył osobiście na ręce Włodzimierza Cimoszewicza, sam Bronisław Komorowski, i ta obietnica nie została dotrzymana. Myśmy ustalili jedno z tych miejsc, w których Komorowski poluje, to jest miejsce nieopodal Siedlec, to się nazywa miejscowość Krzesk Królowa Niwa, i tam jest taki facet, który się nazywa Jerzy Golbiak. To jest człowiek, który właśnie organizuje te polowania dla Komorowskiego, które się odbywają w totalnej tajemnicy. Jedynym znakiem tego polowania, dlaczego od Krzesk Królowa Niwa? Obok też jest nieczynne lotnisko wojskowe, na którym mogą siadać helikoptery. To jest w prostej linii jakieś 4-5 kilometrów od wiatraka Golbiaka. Jak Państwo będą jechali kiedyś do Białej Podlaskiej, tam gdzie mieszka Wojtek, to można zboczyć z drogi właśnie w miejscowości Krzesk Królowa Niwa. Państwo zobaczą tam taki wiatrak, który został przeniesiony, w którym został urządzony luksusowy apartament, który de facto jest, powiedziałbym, następnym ośrodkiem prezydenckim, chociaż podobno Golbiak to też wynajmuje innym osobom. Golbiak jest o tyle ciekawą osobą, że jak Państwo zerkną na stronę internetową jego firmy, to co prawda już po moim artykule zniknęło stamtąd parę zdjęć, na szczęście zachowałem je na swoim dysku, to były tam również zdjęcia, nie wiem czy te już też zdołał usunąć, bo on organizuje polowania w krajach tak zwanych WNP, czyli byłego Związku Sowieckiego, z Rosją na czele. To jest jeden z nielicznych ludzi, który jest w stanie zorganizować na Syberii polowanie na niedźwiedzia.
czy też polowania, no, tam są jego zdjęcia samego Gulbiaka z rosomakami. To są zwierzęta, no, które wszędzie są chronione z wyjątkiem Rosji. Rosja dlatego jest krajem atrakcyjnym dla myśliwych, dlatego że ta zwierzyna, która w większości krajów na wschód od Bugu jest chroniona, taka jak właśnie głuszce, niedźwiedzie, rosomaki. W Rosji można do tego strzelać. Właściwie w Rosji można strzelać prawie do wszystkiego, łącznie z tygrysami. Jeszcze raz? Proszę mówić. I to jest człowiek, który po prostu, zorganizowanie polowań w Rosji to nie jest, tak jak Państwo pamiętają, polowania dewizowe w PRL-u były domeną służb specjalnych. A jeżeli Niemiec chciał przyjechać polować, strzelać z zachodu do Polski, to natychmiast, i to widziałem parę tego typu akt w IPN-ie, natychmiast się nim interesowała bezpieka, próbowano takich ludzi werbować. Komorowski w Rosji polował. Polował z Januszem Palikotem, bo Janusz Palikot nieopatrznie zdradził to w swojej książce, że jeździli i polowali na głuszce. W dodatku Palikot przyznał też, że to polowali w dziwnym towarzystwie ludzi. Nie padła nazwa KGB, ale można się było domyśleć, że to są były rosyjskie służby specjalne. Pierwsze zdjęcia Komorowskiego po poprzedniej kampanii wyborczej wypłynęły na wierzch dopiero jakieś 4 miesiące po kampanii, kiedy już Komorowski był myśliwy. Może tyle, żeby nie zagadywać spotkania. Jak widać, proszę Państwa, okolice Białej Podlaskiej to ulubione okolice różnych ludzi, którzy lubią polowania. Wcześniej, jak Państwo może pamiętacie, w tych samych okolicach polował Józef Oleksy z panem Auganowem. Jest taki fajny zapis w Białej Księdze, gdzie pada pytanie do Oleksego, na jakiego zwierza panowie polowaliście. Oleksy odpowiada, na żadnego, liczył się sam proces. Także to w kwestii polowań. Nawiązując do słów Czarka o tej osłonie medialnej pana Komorowskiego, myślę, że było ją też widać podczas przesłuchania pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim 18 grudnia 2014 roku. To było niezwykłe wydarzenie, bo żebyście państwo zrozumieli jego wagę, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton zeznawał przed senacką komisją w kwestii swoich kontaktów z panią Moniką Lewińską, to oczywiście nie chodziło tam o to, żeby dochodzić do jakichś intymnych szczegółów tych spotkań, tylko chodziło o to, czy prezydent nie kłamie, i druga kwestia, czy tych słabości pana prezydenta nie mógł wykorzystać obcy wywiad. W przypadku zeznań pana Bronisława Komorowskiego składanych przed sądem, co prawda w Pałacu Prezydenckim, ale jednak przed sądem, kwestia była znacznie bardziej poważna, bo przecież mieliśmy w tej sprawie w tle zeznania samego Komorowskiego, który mówił o tym, że miał podejrzenie, że jeden z oficerów, z którymi się spotykał, mógł mieć związki z rosyjskim wywiadem. Mieliśmy w tle zwyczajne przestępstwo, no bo czymże innym, jeśli nie przestępstwem, były rozmowy Bronisława Komorowskiego z Aleksandrem L. Ja muszę go tak nazywać, bo obliguje mnie do tego niestety zasiadanie z nim na ławie oskarżonych. I pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem. Przecież z tymi dwoma oficerami rozmawiał nie o czym innym, tylko o tym, jak wspólnie i w porozumieniu w sposób nielegalny przestępczy zdobyć najtajniejszy dokument w Polsce, aneks do raportu WSI. Także pan Bronisław, ja zresztą złożyłem po tym wniosek, jak wyszedłem ze szpitala po swoim załamaniu, złożyłem wniosek, żeby Bronisława Komorowskiego ścigać przez prokuraturę. Do prokuratury Warszawa Wola. Wniosek był w moim przekonaniu dobrze uzasadniony i chyba żaden z prokuratorów nie odważył się odrzucić tego wniosku, ale żaden też nie zdecydował się, by ten wniosek przyjąć do realizacji. W efekcie powstał taki dziwny twór, że mój wniosek o ściganie Bronisława Komorowskiego, który w moim przekonaniu popełnił szereg przestępstw, został zawieszony. Zapadła tam taka decyzja i tak mi to przekazano w formie pisemnej, że ten wniosek będzie rozpatrzony po zamknięciu mojej sprawy prawomocnym wyrokiem sądowym. W realiach polskich to oznaczało wiele lat spokoju dla Bronisława Komorowskiego. Ten wniosek oczywiście nie został rozpatrzony do dziś, a przecież to był rok 2008. Więc proszę Państwa, mieliśmy taką dziwną sytuację, w której ja już w roku 2008 wskazywałem na to, że Bronisław Komorowski popełnił szereg przestępstw.
Tak w moim przekonaniu było. Ja w tamtym czasie wiedziałem stosunkowo niewiele jeszcze o roli Bronisława Komorowskiego w tym, co spotkało mnie i moich bliskich. Ja tę wiedzę pozyskiwałem na przestrzeni szeregu kolejnych miesięcy. To był bardzo długi marsz, bardzo długi proces, no ale gdy tę wiedzę udało się w jakiś sposób usystematyzować, zebrać i uporządkować, no to wyłonił się z tego obraz taki, w którym Bronisław Komorowski odgrywał jedną z najistotniejszych ról w tej całej kombinacji operacyjnej, którą media nazwały aferą marszałkową. Jak to się wszystko zaczęło? Nie będę oczywiście Państwu opowiadał książki, bo to mijałoby się z celem. Bardzo liczę na to, że Państwo sięgniecie po tę książkę. Wszystko zaczęło się w roku 2006, gdy ja poznałem oficera Centralnego Biura Śledczego, który opowiedział mi o dziś już znanej szeregu Polaków Fundacji Pro Civili. W tamtym czasie mam wrażenie, że o tej fundacji słyszało niewiele osób. Ja przyznam, że nie słyszałem. To było pierwsze moje zetknięcie z tą fundacją, z fundacją niezwykłą, bo oto historia rozpoznawania tej fundacji przez oficerów Centralnego Biura Śledczego rozpoczęła się od znalezienia we własnym mieszkaniu dyrektora 4 oddziału banku PKO BP pana Krzysztofa Sutora z trzema ranami postrzałowymi. Każda z nich była śmiertelna. Jeden strzał padł z kilku metrów, a w ekspertyzie, w ocenie uznano, że było to samobójstwo. Wyglądało to zatem tak, jakby dyrektor się zabił po raz pierwszy, po czym strzelił do siebie jeszcze dwa razy. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego poszli tym tropem, odkryli kilkanaście podobnie dziwnie wyglądających samobójstw i w efekcie doszli do tego, że to, co tych ludzi łączy, tych nieszczęsnych ludzi łączy, była Fundacja Pro Civili. Sprawdzili działalność tej fundacji na tyle, na ile tylko mogli i okazało się, że była to działalność niezwykła. Na tyle niezwykła, że gdy Jarosław Sokołowski, najbardziej znany świadek korony w Polsce, pseudonim Masa, opowiadał o działalności organizacji pruszkowskiej chętnie i dużo, to gdy przyszło do rozmowy na temat Fundacji Pro Civili, powiedział, że na ten temat nie powie ani słowa, bo gdyby powiedział, to nie ma takiej ochrony w Polsce, która by go ochroniła. Mówiąc krótko, Sokołowski nie bał się mówić o działalności Pershinga, Wańki, Skotarczaka, innych, ale bał się mówić o działalności tej fundacji, która miała nieść pomoc bliźnim. Taka dziwna sytuacja. Jaki był związek Bronisława Komorowskiego z tą fundacją? Gdy ta fundacja założyła szereg takich spółek córek, jedna z nich nazywała się CUBVAT, Centrum Usług Przemysłowych VAT, i ta spółka córka prowadziła działalność na Wojskowej Akademii Technicznej, ale na skutek różnych umów była to tak dziwna działalność, że gdy CUBVAT podejmowała jakieś zobowiązania wobec innej spółki, to zobowiązania finansowe spadały na Wojskową Akademię Techniczną. W krótkim czasie doszło do defraudacji na gigantyczną skalę, sięgającą 380 milionów złotych. To jest oczywiście olbrzymia kwota. Dla oficerów Centralnego Biura Śledczego było zagadką, jak to się mogło stać, gdzie były osoby nadzorujące Wojskową Akademię Techniczną, gdzie był minister, a ministrem wtedy był pan Bronisław Komorowski. Więc to śledztwo zmierzało do tego, by postawić trudne pytania bardzo ważnym osobom z Ministerstwa Obrony Narodowej, także panu ministrowi Bronisławowi Komorowskiemu. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego dowiedzieli się także, że były trzy osoby, które miały odwagę zapytać pana Komorowskiego, czemu nic z tym nie robi, dlaczego nie reaguje. Jedną z tych trzech osób był Krzysztof Borowiak. Krzysztof Borowiak, z którym kilka lat po tych wydarzeniach ja się zaprzyjaźniłem, jesteśmy przyjaciółmi do dziś, mieszkaniec Poznania. Człowiek, który płynnie mówi w czterech językach, który jest specjalistą w kilku dziedzinach, ma tytuł doktora. Gdy zadał pytanie panu Bronisławowi Komorowskiemu, on był wtedy dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej, a więc z ramienia służby cywilnej podlegały mu wszystkie szkoły wojskowe. Gdy zadał pytanie panu Komorowskiemu, dlaczego nic nie robi z działalnością Fundacji Pro Civili na VAT, czemu nie reaguje, Bronisław Komorowski zareagował. W bardzo krótkim czasie Krzysztof Borowiak
na skutek różnych zabiegów został zdymisjonowany ze swojego stanowiska, a później przez całe lata było mu bardzo trudno znaleźć pracę. Bardzo trudno znaleźć pracę. W efekcie, jeżeli Państwo sięgniecie do mojej książki Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, to dowiecie się, że Krzysztof Borowiak wykonał dla tej książki korektę. Więc pozyskał jakby nowy zawód, ale był specjalistą w dużo bardziej wymagających wiedzy dziedzinach, ale gdzie tylko przez wiele, wiele następnych lat próbował uzyskać pracę i nawet jeżeli ją uzyskiwał, to nie wiadomo skąd pojawiali się jacyś bardzo dziwni ludzie, którzy bardzo szybko powodowali, że on tę pracę tracił. Tylko dlatego, że zadał panu ministrowi Bronisławowi Komorowskiemu dość trudne pytanie. Ja także zadałem Bronisławowi Komorowskiemu trudne pytania. To był rok 2007 i ja wtedy pracowałem między innymi dla programu śledczego 30 minut w Telewizji Polskiej, w TVP Info. To było po dość takich trudnych wydarzeniach. Po tym, gdy zginął mój informator, który mi pomagał zbierać informacje w sprawie procywili, to nie był ten oficer Centralnego Biura Śledczego, to był inny oficer, oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I po tych wszystkich wydarzeniach, po tej śmierci tego oficera, ja zadzwoniłem do pana Komorowskiego, który w tamtym czasie chętnie udzielał wywiadów, opowiadał o tym, że wojskowe służby informacyjne były świetnie działającymi służbami. I ja zapytałem pana Komorowskiego podczas tej rozmowy, która była rejestrowana przez telewizję publiczną, gdy wypowiedział się na temat WSI, gdy opowiedział o tym, jaką krzywdę uczyniono tym służbom, rozwiązując je, ja zapytałem pana ministra, czy zna Fundację Procywili. I proszę państwa, w okamgnieniu Bronisław Komorowski, ja mam 4 dzieci, często oglądam bajki z nimi, więc w kreskówkach się takie postacie zmieniają. W jednej sekundzie jest dobry i za chwilę staje się potworem, albo odwrotnie. Bronisław Komorowski dokonał na moich oczach takiej oto przemiany. Jeżeli państwo oglądaliście rozmowę pytania Bogdana Rymanowskiego dotyczące mojej książki, jak zadał pytanie panu prezydentowi o tę książkę, jak Bronisław Komorowski się zdenerwował. Chyba każdy to widział. Jednakowoż jeszcze nad sobą panował. Dobrze radził Bogdanowi Rymanowskiemu, by nie bronił kolegi, który jest oskarżony, kolegi, który jest niewiarygodny i mu tam sugerował, to były sugestie, chyba nie tylko w moim odczuciu, zahaczające o groźby. Nie tylko w moim odczuciu. Więc wszyscy widzieli, jak bardzo Bronisław Komorowski się zdenerwował. No to proszę państwa, gdy ja w roku na przełomie 2006 i 2007 spotkałem się z panem Komorowskim w Sejmie i zadałem pytanie o Fundacji Procywili. To było to, co z Bogdanem Rymanowskim, tylko do potęgi, nie wiem, piątej, dziesiątej, nie panował nad sobą. Był bardzo zdenerwowany. Natychmiast ten miły gospodarz do tego momentu, który poczęstował kawą, herbatą, mnie, operatora telewizji, dźwiękowca, w jednej sekundzie zmienił się w człowieka, który grozi, który pyta, czy pan wie, co pan robi? Nie na taką rozmowę się umawialiśmy. Ma pan minutę na opuszczenie mojego gabinetu. Po chwili spojrzał na zegarek, powiedział pół minuty. Tak się zachowywał Bronisław Komorowski. Możecie sobie państwo tylko wyobrazić, jak bardzo musiał być zdenerwowany. A o cóż ja zapytałem? Ja zapytałem tylko o to, czy Bronisław Komorowski zna Fundację Procywili. I to wystarczyło. Po tym nagraniu, po tym programie Bronisław Komorowski w kilku miejscach sam zaczął opowiadać. Między innymi poszedł na wywiad do Moniki Olejnik i sam jakby chciał zdetonować bombę w kontrolowany sposób, coś tam napomknął, że była taka fundacja, że pytał jakiś dziennikarz o tą fundację, ale przecież to była fundacja, którą rozpracowywali oficerowie WSI, więc o co chodzi? Tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. To samo powtórzył pan Komorowski całkiem niedawno, kilka tygodni temu, nie pamiętam już, która telewizja, w której to było telewizji, ale pan prezydent powiedział po przesłuchaniu w Pałacu Prezydenckim, to był chyba kwiecień, że nie wie, o co chodzi z tą Fundacją Procywili. Mówi się o niej coraz więcej, a przecież wojskowe służby informacyjne rozpracowały tą fundację. Proszę państwa, pan Bronisław Komorowski, śmiem twierdzić, jest niedoinformowany, to ja bym chciał go poinformować. Gdy wojskowe służby informacyjne w kluczowym momencie dla tego śledztwa przejęły to śledztwo od oficerów Centralnego Biura Śledczego, to natychmiast rozpoczęły działania inwigilacyjne, operacyjne i podsłuchowe, ale nie w stosunku do przestępców z procywili, tylko w stosunku do oficerów z Centralnego Biura Śledczego i w stosunku do urzędników skarbowych, którzy mieli śmiałość próbować kontrolować tę fundację. Mówiąc krótko, tych ludzi, którzy próbowali rozpracować Fundację Procywili, objęto różnymi działaniami operacyjnymi.
Więc pan Bronisław Komorowski albo świadomie mówi nieprawdę, czyli kłamie, albo jest niedoinformowany. Bo gdy mówi, że wojskowe służby informacyjne rozpracowywały procywili, to ja bym chciał go poinformować, że było tak, iż wojskowe służby informacyjne rozpracowywały tych, którzy rozpracowywali procywili. A to jest zasadnicza różnica. Bronisław Komorowski pokazuje to w swojej książce, jest tak naprawdę osobą, która nie jest znana opinii publicznej, bo wiele osób przedstawia go jako właśnie, tak się jawi, jako taki, niektórzy mówią Safanduła, czy absolutny fajtłapa. W moim przekonaniu jest, jednym i drugim, tak się zachowuje. Ale to, co napisał Staszek Janecki, co ja zawarłem w mojej książce na ostatniej stronie, że potrafi być jednak bardzo niebezpieczny i że nie należy go lekceważyć, to też jest prawda, to też jest prawda. Więc jest to taka dziwna mieszanka. Jednakowoż twierdzę, i mam na to szereg dowodów i przesłanek, bardziej dowodów niż przesłanek, że Bronisław Komorowski nigdy w życiu nie osiągnąłby takiego stanowiska, gdyby nie jego zaplecze wywodzące się właśnie z wojskowych służb informacyjnych. To byli ludzie, którzy tak naprawdę pilnowali kariery Bronisława Komorowskiego przez wiele, wiele lat. Ta kariera szła planowo, aż doszło do sytuacji, w której ten człowiek został prezydentem Polski. To się nigdy nie powinno wydarzyć. Nigdy się nie powinno wydarzyć, zwłaszcza po wydarzeniach, po jego zeznaniach, które sam z siebie złożył w prokuraturze. Proszę Państwa, żebyście Państwo zrozumieli wagę tych zeznań. Druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, w mojej sprawie, jego w ogóle miał w tej sprawie nie być. Pułkownik Leszek Tobiasz, kiedy opowiadał o tej sprawie, w ogóle nawet się nie zająknął o tym, że w tej sprawie jakąkolwiek rolę odgrywał Bronisław Komorowski. Dopiero Paweł Graś, który bał się tej sprawy, on przesłuchiwany podczas kolejnych przesłuchań, wsypał Bronisława Komorowskiego, powiedział, była taka tajna narada, nie mówił tajna, była narada z moim udziałem pana Bondaryka, pana Komorowskiego, pana Tobiasza. Ja na tą naradę zostałem przywołany, nie wiem po co tak naprawdę pan Komorowski ją zorganizował. Graś się tej sprawy bał i powiedział za dużo. I dopiero po tych zeznaniach Komorowski został przesłuchany w prokuraturze. I tam padały pytania w stosunku do Komorowskiego, między innymi właśnie o to, po co była ta narada. Komorowski... Dziś to już wiemy, bardzo jasno, bo to bardzo jasno widać. Wił się jak piskorz, kłamał, wielokrotnie zasłaniał niepamięcią. Jednakowoż powiedział bardzo ciekawe rzeczy. Przyznał się do tego, że rozmawiał z tymi dwoma oficerami, pułkownikiem Tobiaszem i Aleksandrem L., o tym, jak zdobyć aneks. I w jaki sposób to powiedział? Mówi, ci oficerowie złożyli mi propozycję zdobycia aneksu. Nie mieli prawa tego aneksu zdobyć w sposób legalny, więc tak naprawdę popełnienia przestępstwa. I jak pan na tą propozycję zareagował? Wyraziłem zainteresowanie tą propozycją, odpowiada Bronisław Komorowski. Takie wyrażenie zainteresowania jest niczym innym jak przestępstwem. On później w sądzie tłumaczył, że tak naprawdę podjął grę operacyjną. No proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, nie ma żadnego prawa do podejmowania jakichkolwiek gier operacyjnych. Tak? Jemu zależało na tym, żeby ten aneks zdobyć. Wszelkimi dostępnymi metodami, choćby na drodze przestępstwa. I to jest prawda. I dlatego Bronisław Komorowski spotykał się z tymi ludźmi. Składa te zeznania, po nim składają inni świadkowie, których zeznania podważają jego zeznania. Kilku świadków podważyło jego zeznania w sposób absolutny. Ja znam świetnie akta mojej sprawy, więc to doskonale wiem. W związku z tym Komorowski jest wzywany drugi raz do prokuratury w styczniu 2008 roku i tam jest dopytywany. Jedną z osób, które podważyły jego zeznania, był Paweł Graś, rzecznik rządu, do niedawna rzecznik rządu, który to Graś mówi, tą sprawą zajęło się ABW, a nie SKW, dlatego że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a nie Służba Kontrwywiadu Wojskowego, dlatego, bo ja miałem informację, że jeden z tych oficerów, z którymi spotykał się Bronisław Komorowski, mógł mieć związki z rosyjskim wywiadem. W związku z tym Komorowski jest wzywany po raz drugi, gdzie składa drugie zeznania, zaczyna od tego, że w tych pierwszych się mylił, nie wszystko notował, wiele rzeczy zapomniał, ma na głowie wagi sprawy państwowej. W związku z tym on prostuje swoje zeznania z lipca 2007 roku i składa teraz nowe, prawdziwe, bo teraz już wszystko sprawdził. I między innymi w tych zeznaniach, tych już, których twierdzi, że są absolutnie prawdziwe i sprawdzone, mówi o tym, potwierdza, że miał świadomość, że jeden z tych dwóch oficerów, z którymi się spotykał,
mógł mieć związki z rosyjskim wywiadem. Proszę Państwa, połączcie to wszystko, połączcie to. Druga osoba w państwie polskim, marszałek Sejmu, spotyka się z dwoma oficerami służb tajnych. Jeden z WSI, drugi z WSW. I rozmawia z nimi o tym, jak wspólnie i w porozumieniu popełnić przestępstwo polegające na zdobyciu nielegalnie aneksu do raportu WSI. I ma przy tym świadomość, ma podejrzenie, że jeden z tych ludzi może być powiązany z rosyjskim wywiadem. Przecież to powinien być koniec Bronisława Komorowskiego, nie tylko jako polityka, ale w moim głębokim przekonaniu, a nie jestem tu odosobniony, od tego momentu on powinien usiąść naprzeciwko prokuratora i się bardzo gęsto tłumaczyć. Przecież Oleksy spotykał się z Ałganowem, nie wiemy o czym rozmawiali. Oleksy się tłumaczył, ja nie wiedziałem, że to szpieg. Kogo to obchodziło? To było bez znaczenia. Premier spotykał się ze szpiegiem. I premier Oleksy zapłacił za to dymisją z urzędu, tak? Komorowski mówi, to co zrobił Komorowski to jest coś znacznie więcej, bo on przecież zeznaje i podpisuje to własną ręką, że miał świadomość, miał bardzo mocne podejrzenie, że człowiek, z którym się spotyka, może być związany z rosyjskim wywiadem. I co się stało? Kilkanaście miesięcy później zostaje prezydentem Polski. To jest właśnie ta osłona, o której mówił Czarek, ta potężna osłona wojskowych służb informacyjnych. Ciężko się przebić przez tą osłonę. Ciężko się przebić przez tą osłonę. Ja, ilekroć tylko zbliżały się jakieś ważne momenty dla Bronisława Komorowskiego, jakieś ważne wydarzenia, natychmiast wokół mnie robiła się nowa nagonka. W roku 2010, gdy Bronisław Komorowski miał kandydować do urzędu prezydenta. Wokół mnie zbiera się jakby kolejna druga fala, tak? Fala nagonki. Po wszystkich moich znajomych kolegach rozchodzą się maile, w których ja jestem przedstawiany jako malwersant, przestępca, człowiek, który ma miliony, który dorobił się na złodziejstwach i tak dalej. No ci, którzy mnie uratowali, ratowali powielokroć. Są tu członkowie mojej rodziny, wiedzą jakie mam miliony, wiedzą ile razy pożyczali mi pieniądze, żeby moja rodzina miała co jeść. Wiedzą o tym także niektórzy koledzy dziennikarze, wiedzą z którymi dotąd się jeszcze nie rozliczyłem. Takie miałem miliony, ale mnóstwo maili rozsyłanych do moich kolegów. To właśnie wtedy, kiedy Bronisław Komorowski miał kandydować na prezydenta. Kolejne wizyty w prokuraturze, kolejne wezwania, kolejne próby zdyskredytowania mojej wiarygodności. Zawsze w kluczowym momencie to się powtarzało. Gdy był grudzień 2014 roku, Komorowskiego miałem przesłuchiwać. Miałem mu zadawać pytania w prokuraturze. Kolejne wezwania do prokuratury, gdzie mi pani przedstawiła pewien dokument, w którym była zawarta informacja, że nie wolno mi poruszać publicznie szeregu spraw. Poruszenie tych spraw może być uznane za ujawnienie tajemnicy państwowej. A większość tych spraw dotyczyło Komorowskiego, a ja dwa dni później miałem zeznawać, pytać Komorowskiego w sądzie publicznie, tak? Więc taka próba blokady. Zanim w ogóle do tego doszło, tak? Gazeta Wyborcza, 6 artykułów o mnie, dzień po dniu, w tym 2 dwukolumnowe. Oczywiście cały czas uaktywnia się wspaniała postać znana i Czarkowi Gmyzowi, Grzegorz Jakubowski, wyjątkowy gnój, proszę Państwa. Ja nie używam na ogół takich słów, bo na ogół staram się mówić parlamentarnie i dbać o dobrą formę, ale jak myślę o tym człowieku, to po prostu, proszę Państwa, nie ukrywam, że ciężko mi mówić inaczej. Człowiek, który od kilkunastu miesięcy, co miesiąc wysyła mi zapytania, ale to nie są zapytania, to są oskarżenia. Czy brałem 100 tysięcy od jakiegoś oficera WSI? Czy wspólnie w porozumieniu z moimi przyjaciółmi z WSI zamordowałem pułkownika Leszka Tobiasza? I tym podobne bzdury ostatnio wysłał mi kilka dni temu, bo moja książka przebija się do mass mediów, tak? Więc Grzegorz Jakubowski z portalu Tomasza Lisa uaktywnił się. Już nie. Już nie. Już został wyrzucony po mojej interwencji. Znaczy po poziom, ty użyłeś słowa gnój, ja uważam, że to jest za mało, to jest oprócz tego jeszcze gnida i menda. Rzeczywiście wyjątkowa postać, ale nie chciałem tutaj Wojtkowi przerywać. Nie, proszę Państwa, próbuję opowiedzieć o tym burzeniu układu, tak? Bo o tym mamy rozmawiać. Jak trudno burzyć ten układ, ilekroć zbliża się jakieś ważne wydarzenie,
Tylekroć pojawiają się ludzie, którzy w tym układzie są i którzy rzeczywiście tworzą olbrzymią zasłonę. Na pierwszej linii oczywiście Gazeta Wyborcza, w której byłem już wszystkim. Mało jest przestępstw, które popełniłem. No oczywiście Grzegorz Jakubowski, który od wielu miesięcy jest na pierwszej linii. Ja może jeszcze jedno dodam, gdzie się Jakubowski znalazł w tej chwili, bo to jest istotna rzecz. On został w tej chwili dziennikarzem najwyższego czasu, czyli pracuje dla Korwina. No to jest, bym powiedział, niezwykle ciekawa informacja, której nie miałem, a za którą dziękuję. Więc być może państwo się dowiecie, że siedzi w tej chwili... Ja zresztą napisałem Grzegorzowi Jakubowskiemu, odpisując na szereg następnych pytań. Odpisałem mu, ostatni mój odpis był w dniu dzisiejszym, że nie jestem pedofil. Oczywiście, że jest pismem związanym z Korwina, w którym jest on stałym publicystą. Jest redagowane redaktorem naczelnym UPR-u, wywodzące się, jest to pismo, które założył Korwin i niestety Korwin z Jakubowskim, z tą gnidą ma również związki. No. Chciałem państwu powiedzieć to, co napisałem Grzegorzowi Jakubowskiemu, bo może niedługo o tym przeczytacie w Wyborczej albo gdzieś indziej, że nie jestem pedofilem, nie jestem zoofilem, nigdy nie korzystałem z usług prostytutek, nigdy nie brałem pieniędzy od oficerów WSI, nie zamordowałem pułkownika Leszka Tobiasza, nie mam nic wspólnego z zabójstwem Kennedy'ego i wiele, wiele innych rzeczy. Być może państwo przeczytacie przynajmniej część z tych rzeczy w najbliższym czasie, w związku z tym publicznie informuję, że to jest nieprawda. Dlaczego o tym mówię w kontekście naszego spotkania? Dlatego, bo chcę państwu pokazać, jak to się wszystko dzieje, tak? Ilekroć pojawia się dziennikarz, bo przecież to dotyczy nie tylko mnie, który próbuje robić, pokazywać to, co jest dla tego układu, którego emanacją najwyższego rzędu jest Bronisław Komorowski, natychmiast pojawiają się próby dyskredytowania na gigantyczną skalę. Prokurator Andrzej Witkowski mówił o tym w ten sposób. Nie trzeba człowieka mordować, nie trzeba mordować. Wystarczy odebrać mu wiarygodność. Jeżeli odbierze się wiarygodność, to cóż ważne są ustalenia człowieka pozbawionego wiarygodności, tak? To jest tak naprawdę clue, o to się tak naprawdę to wszystko toczy. Po to są te kłamliwe artykuły, po to są te napaści, po to są te ciągłe wezwania do prokuratur, po to jest to niszczenie wiarygodności. To wszystko, proszę państwa, dzieje się na naszych oczach. Ja wierzę w to głęboko, że ta książka, z którą do państwa przyjechałem, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, której nic nie mogą zarzucić, bo tam każde zdanie jest prawdą. Ja, podchodząc do tej książki, przyjąłem sobie podstawowe założenie. Założenie wyglądające mniej więcej tak. Jeżeli coś wiem, coś widziałem, czegoś dotykałem, to państwo wiecie, że ja byłem blisko tych ludzi, tak? Może nawet za blisko, tak? Pewnie gdybym cofnął czas, zachowałbym 100 razy więcej dystansu, 100 razy więcej bezpieczeństwa, ale rzeczywiście było tak, że ja nie tylko te rekiny obserwowałem zza szyby w rekinarium, ja w jakiejś mierze z nimi w tym rekinarium pływałem, próbując zdobywać wiedzę, próbując ich rozszyfrowywać, trochę jak Johnny Depp w filmie z Alem Pacino, Don Brasco, gdzie on próbuje jakby od środka pewne rzeczy, pewne mechanizmy poznać i dochodzi do momentu, gdzie on sam już do końca nie wie, tak? Czy on jest z FBI, czy on nie za bardzo zbliżył się do tych ludzi, wyrywają go w ostatnim momencie, żeby nie oszalał, tak? Więc ja pewne rzeczy widziałem namacalnie, ale jeżeli ja nawet byłem czegoś stuprocentowo pewny, bo coś widziałem na własne oczy i wiem, że to na 100% było, ale nie miałem dowodów, które pozwalałyby udowodnić mi to w sądzie, to tego państwo w tej książce nie znajdziecie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wiedziałem o tym, że będą próby procesów, że będą próby dyskredytowania, że gdyby raz mnie złapano tu na kłamstwie, to cała książka mogłaby się okazać bez wartości. Dlatego nawet jeżeli czegoś byłem na 100% pewny, ale nie miałem na to twardych dowodów, które mógłbym udowodnić w uczciwym sądzie, to tego w tej książce nie ma. W tej książce jest tylko to, albo aż to, czego ja byłem na 100% pewny i co jestem w stanie udowodnić przed każdym uczciwym sądem. Ale tego było aż nadto, żeby napisać 400 stron. I za każdą z tych stron biorę, proszę państwa, odpowiedzialność. Dlaczego Bronisław Komorowski pozwał pana Hoffmana za jedno pytanie, a mnie nie pozywa? Powinien mieć 400 procesów za każdą stronę. Ale nie mam. Jest jakiś powód. Więc jeżeli państwo...
Więc jeżeli państwo usłyszycie, że jestem oskarżony, że jestem niewiarygodny przez to, że jestem oskarżony, to pamiętajcie państwo o tym, co mówię. Tak, jestem oskarżony. Ale ci, którzy mówią o tym oskarżeniu, niech pamiętają, w jakich okolicznościach to się stało. Niech też pan Jakubowski czy inni pójdą do sądu, niech spróbują być dziennikarzem, a nie cynglem. I niech prześledzą akta tej sprawy, gdzie przez 5 lat nie pojawił się żaden dowód na moją rzekomą winę. Żaden. To są słowa i tylko słowa pułkownika Leszka Tobiasza, już nieżyjącego, wspieranego później przez pułkownika Aleksandra L. To są słowa, tylko słowa. Pułkownik Leszek Tobiasz wszystkich nagrywał. Mówił, że spotykał się ze mną wiele razy, rozmawialiśmy o korupcji. Nigdy mnie nie nagrał, bo mówi, że mu sprzęt nawalał, bo mówi, że zapominał tego sprzętu. Miałem podobno takie szczęście. Tak? Człowiek, który chodził z aparatem nagrywającym pod prysznic, mnie nigdy nie nagrał, a twierdzi, że spotykaliśmy się wielokrotnie. Więc proszę państwa, taka to sprawa. Jak usłyszycie o tym, że jestem oskarżony, pamiętajcie, oczywiście jestem. Jutro mam kolejny proces, kolejna rozprawa. Ale pamiętajcie też o tym, że nie ma na to ani jednego przez 5 lat dowodu mojej rzekomej winy. Mam nadzieję, że werdykt, który w pierwszej instancji nastąpi zapewne w tym roku, gdzieś około wakacji, może w trakcie, ale może tuż po, będzie werdyktem sprawiedliwym. Chcę w to wierzyć, bo tylko o to mi chodzi, żeby był to werdykt sprawiedliwy. To po pierwsze. I po drugie, nic, ale to absolutnie nic nie ma w tej książce, o tym też pamiętajcie, bardzo proszę. Co nie byłoby po 100-kroć zweryfikowane, po 100-kroć sprawdzone. Opisuję w tej książce związki Bronisława Komorowskiego z oficerami służb tajnych. Opisuję jego dziwną rolę w prywatyzacji telekomunikacji polskiej. Jak dopuścił do tego, że bardzo ważne dla polskiej obronności systemy łączności znalazły się pod nadzorem rosyjskiej firmy GTS. Opisuje różne dziwne spotkania Bronisława Komorowskiego z różnymi dziwnymi ludźmi. Z ludźmi, którzy częstokroć byli przestępcami. Albo z ludźmi, którzy, jak wszelkie dane na to wskazują, mieli związki z oficerami GRU. W tej książce to wszystko państwo znajdziecie. Nie chcę o niej opowiadać, dlatego że musiałbym opowiadać dość długo. 400 stron to niełatwo powiedzieć. Ja myślę sobie tak, że... Nie chcielibyśmy tutaj z Czartkiem państwa zagadywać. Na pewno najciekawszą częścią tego typu spotkań zawsze są pytania. Więc ja może Czarek by jeszcze coś dopowiedział, a potem bym poprosił, żebyście państwo zadawali pytania, bo to jest chyba sedno takich spotkań. Ja może tylko jeszcze krótko o jednym nierozpoznanym wątku dotyczącym Bronisława Komorowskiego, a mianowicie jego wpływom w prokuraturze wojskowej. Coś się sprzęga. Bronisław Komorowski to jest człowiek, który również może unikać odpowiedzialności ze względu na jego gigantyczne wpływy, jakie miał, ma i mam nadzieję mieć już w przyszłości nie będzie, jeżeli chodzi o prokuraturę wojskową. Do prokuratury wojskowej trafiło co najmniej kilkanaście śledztw, które przeprowadziły rozmaite służby, które były wynikiem działania komisji likwidacyjnej, a potem komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza, i wszystkie te postępowania dotyczące między innymi nielegalnego handlu bronią, handlu też podobno narkotykami, wszystkie te zawiadomienia były zawiadomieniami tajnymi, procesy, wszystkie te śledztwa raczej toczyły się z wyłączeniem jawności, wobec czego dziennikarze dzisiaj nie mają dostępu do tych akt, tych śledztw było co najmniej 16, a tego, żeby się te śledztwa toczyły tak, jak się skończyły, bo większość z nich skończyło się umorzeniami, pilnował nie kto inny, tylko człowiek, który nadzorował jeszcze 2 lata temu postępowanie smoleńskie, a mianowicie prokurator Krzysztof Parulski. Państwo pamiętają, że Parulski został zdymisjonowany dopiero po strzale pułkownika Przybyła, który z kolei na skutek odkrycia przeze mnie, że byłem inwigilowany, urządził właśnie tą szopkę z przestrzeleniem sobie policzka i wtedy Parulski wypowiedział posłuszeństwo cywilnemu zwierzchnikowi, jakim był Andrzej Seremet, i dopiero po 6 tygodniach, kiedy Krajowa Rada Prokuratury opowiedziała się przeciwko Parulskiemu, on został dopiero wtedy zdymisjonowany przez Komorowskiego. Dopiero nominat Komorowskiego w Krajowej Radzie Prokuratury, jakim jest Edward Zalewski, musiał się opowiedzieć przeciwko facetowi, który złamał wszystkie reguły, jeżeli chodzi o podległość służbową. Został dopiero wtedy zdymisjonowany, a Komorowski wielokrotnie odmawiał zdymisjonowania Parulskiego.
nawet wobec tak oczywistych faktów. No ale zgadzam się z Wojtkiem, zamiast ględzić, co mi ślina na język przyniesie, chciałbym, żebyśmy teraz trochę z Państwem porozmawiali, no, przede wszystkim pytania do autora książki oczywiście. Pytania także do Czarka, bo przecież Państwo wiecie, że Czarek jest na pierwszej linii i nawet dziś i w ostatnim czasie mnóstwo niezwykle interesujących wydarzeń, które mam nadzieję pomogą do tego, że 24 budzimy się winnym w normalnej, wolnej Polsce. To może ja zadam. Pierwsze pytanie tutaj. Tutaj pani Teresa zadaje pytanie. Raz, dwa, raz. Oj, chyba system na mnie działa. To może. Do tego skorzystam. Ale ten trzeba działają mikrofony. Tak. Raz, dwa, raz. I to jest już na moją działa. Ja tylko w takim razie mam takie pytanie. Otóż na ostatniej, podczas tej ostatniej debaty prezydent Bolesław Komorowski powiedział, że nie ma nad sobą żadnego prezesa. Chciałam zapytać, czy zdaniem panu nie ma tego prezesa w Polsce, ale prawdopodobnie ten prezes jest, tak jak pan Wojtek pisze w swojej książce, gdzieś daleko na wschód. Więc ponieważ ten prezes jest na wschodzie, to pan Bronisław Komorowski jest przekonany tutaj o swojej właściwie bezkarności w Polsce. Znaczy, przede wszystkim prezydent Rzeczypospolitej zgodnie z obowiązującą w Polsce konstytucją ma swojego zwierzchnika, ma swojego suwerena i tym suwerenem jest naród polski. Jego zdaniem nie ma, może uważa, że ma gdzieś indziej zwierzchników. Proszę Państwa, nie wiem, no zapewne niewiele osób na tej sali pokusiło się o lekturę zupełnie innej książki pod tytułem Zwykły polski los Bronisława Komorowskiego, autorstwa. Ja czasami pytany, dlaczego czytam Gazetę Wyborczą, mówię, no widzicie, muszę po prostu, obowiązek zawodowy, więc przeczytałem również książkę Komorowskiego i to, co w tej książce, ona się zatrzymuje na początku lat 90. i ona opowiada mniej więcej heroiczny życiorys Bronisława Komorowskiego do mniej więcej 90. roku. I to, co mnie tam zdumiało, to mnie zdumiała jedna rzecz, która jest związana z tą myśliwską pasją, o której ja opowiadałem. Ja byłem przekonany, jeszcze do niedawna pisząc te teksty o myśliwskiej pasji Komorowskiego, że Komorowski zaczął polować dopiero po 90 roku. A z tej książki dowiedziałem się, że pozwolenie na broń miał od połowy lat 70. Człowiek, który w PRL-u był przetrzymywany w więzieniu za swoją postawę antykomunistyczną, dostał jednocześnie pozwolenie na broń myśliwską. Państwo zapewne pamiętają do dzisiaj, bo uzyskanie pozwolenia na broń jest bardzo rzeczą ciężką, a w latach PRL-u kto miał pozwolenie na broń, to Państwo sobie łatwo mogą to dośpiewać. Więc to jest taki szczególik, który on sam nieświadomie podał, że jest to dla mnie wysoce zagadkowe. Ja tutaj tylko chciałam nadmienić, że wiemy dobrze, że polowania to była ulubiona rozrywka wszystkich aparatczyków. I im wyżej postawiony w hierarchii partyjnej, tym łatwiej polował i lepszą zwierzynę upolował. W związku z tym i ten forma polowania, o której pan opowiadał, wskazuje dobitnie na to, że to są właśnie zwyczaje, które dobrze znamy z okresu właściwie późnego Gierka i okresu Rakowskiego. Także jeśli Państwo mają pytania, to bardzo proszę. Tutaj mikrofon można puścić po sali. To może tak, żeby do wszystkich być frontem.
Wiesław Abraham. Po pierwsze, rzeczywiście ten myśliwski element się pojawia nawet w czasie debaty. Tam na tle tej kotary, która była za plecami pana Komorowskiego, wisiał sztucer, albo jego cień był widoczny wyraźnie. To była taka mocna broń myśliwska i on był skierowany w kierunku pana Andrzeja Dudy. Więc nie wiadomo, czy to nie był jakiś po prostu już pierwszy znak ostrzegawczy. Ale mam do panów pytanie bardziej aktualne, związane z tym, co będzie się działo w czwartek, w piątek, no i w niedzielę. Chodzi mi o to, że pan Komorowski kłamie notorycznie. Kłamstwo powtarza się dosłownie co kilkanaście sekund i to w różnych odmianach. Czy panowie sądzicie, że on już został tak wytrenowany, żeby kłamać, czy po prostu jest to kwestia obrony w sytuacji, kiedy czuje, że ten prezydencki żyrandol gdzieś tam odjeżdża, jak w scenografii teatralnej daleko? I czy jest jakiś sposób, czy pan Duda nie powinien wyraźnie powiedzieć, kiedy zdarzają się takie pytania insynuujące i podawane z kartki, prawdopodobnie przez specsłużby przygotowanej? Zresztą te spec-służby słabo działają, bo okazuje się, że jak tak pogrzebać trochę, to właściwie nie ma to sensu. Czy jest jakaś szansa, żeby przymusić pana Komorowskiego do tego, żeby od czasu do czasu mówił prawdę? Dziękuję. Była kiedyś taka zagadka jeszcze z czasów PRL-u, nie dotycząca Komorowskiego, dotycząca jednego z kacyków partyjnych, po czym można poznać, że on kłamie, jak otwiera usta. I tutaj jest przyczyna dość podobna. My oczywiście, ani Wojtek, ani ja nie jesteśmy członkami sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, natomiast media niezależne, których zasięg wbrew temu, co się mówi, wcale nie jest taki mały, celnie punktują wszystkie kłamstwa, które się pojawiają i wystarczy, no państwo oczywiście są odbiorcami tych mediów, ale to jest również cała masa ludzi, do których dociera prawda o Komorowskim. To znaczy przyczyna klęski Komorowskiego w pierwszej turze jest taka, że po raz pierwszy po prostu ludzie zobaczyli Komorowskiego takim, jakim jest. I ja tu się z Wojtkiem zgadzam, że Komorowski z jednej strony jest taką pierdołą, za przeproszeniem, i on ma taki syndrom klasowego grubasa, ale równocześnie jest to skrajnie niebezpieczny człowiek. Proszę państwa, to jest tak, że przeciwnik, że tego przeciwnika, jakim Bronisław Komorowski dla środowisk patriotycznych jest, absolutnie nie wolno lekceważyć. My możemy się nabijać z Komorowskiego, ale musimy pamiętać o całym jego zapleczu i to zaplecze w ciągu najbliższych 5 dni stanie na czubkach palców, żeby doprowadzić do reelekcji Komorowskiego metodami godnymi, a przede wszystkim metodami niegodnymi, bo widzieliśmy część tych metod już parę razy w wykonaniu tak zwanych mediów mainstreamowych, wczorajsza audycja Lisa na przykład, i właściwie mógłbym tak wymienić w nieskończoność. Moim zdaniem, proszę państwa, Czarek dotknął rzeczy fundamentalnej. Ja patrzyłem na wiele osób, gdzie po pierwszej turze wyborów było, można by powiedzieć, no nieomalże otwieranie szampana. Był taki triumfalizm, jakby, no wyglądało to tak, jakby już Bronisław Komorowski przegrał, poniósł klęskę. Ja w ten czas przestrzegałem, zaklinałem, prosiłem, no wszędzie tam, gdzie tylko mogę dotrzeć, to staram się mówić, żebyśmy, broń Boże, nie ulegli temu, tej demobilizacji, tej atmosferze już w tej chwili dzielenia skóry na niedźwiedziu. To jest moim zdaniem coś bardzo, bardzo złego. Powinniśmy się właśnie w tym momencie szczególnie zmobilizować, bo rzeczywiście to, co się będzie w najbliższym czasie działo, w moim głębokim przekonaniu, to być może z dużym prawdopodobieństwem będzie zdumiewające dla nas wszystkich, bo
Ci ludzie walczą rzeczywiście naprawdę o bardzo wysoką stawkę. Wczoraj byłem z Krzysztofem Skowrońskim w Siedlcach i Krzysztof, on ma taki dar zadawania takich pytań troszkę prowokacyjnych, więc zapytał, czy państwo tak byście zaprosili pana Bronisława Komorowskiego, jak zaprosiliście Wojciecha Sumlińskiego. I wstaje jeden pan i odpowiada, my już go serdecznie zapraszamy. Nie tylko byśmy zaprosili, ale już go serdecznie zapraszamy. Mamy tutaj w Siedlcach doskonałe więzienie z wieloletnią tradycją. Więc... Więc proszę Państwa, Bronisław Komorowski, gdyby państwo polskie było państwem, jakiego byśmy wszyscy chcieli, z całą pewnością powinien usiąść naprzeciwko prokuratora i z całą pewnością będzie miał bardzo ciężki orzech do zgryzienia, żeby po tych spotkaniach wyjść człowiekiem wolnym. Przy jednym założeniu, że będziemy normalnym krajem. Więc Bronisław Komorowski w moim przekonaniu i nie tylko moim, także mądrzejszych ode mnie, gra naprawdę o bardzo wysoką stawkę, a całe jego zaplecze gra o stawkę równie wysoką. Więc możemy się spodziewać, nie ma pewnie takiej podłości i takiego świństwa i takiego draństwa, którego byśmy nie zobaczyli w najbliższych dniach. Nie ma takiego draństwa i takiej podłości. Dlatego bardzo Państwa gorąco namawiam, byście, jeżeli gdzieś słyszycie, że już wygraliśmy, to ostrzegajcie, że tak naprawdę... Wszystko, co najtrudniejsze, jeszcze jest przed nami. No, ja gdyby jeszcze... nie było wiary, to tak. Nas by tutaj nie było i zapewne państwa by tutaj nie było. Panie Wojtku, to ja jeszcze mam pytanie w związku z tym, czy pana zdaniem, a może pan Czarek tutaj też by coś doradził, czy sztab Dudy mógłby poradzić panu Andrzejowi, żeby zadał to pytanie, które pan kiedyś zadał? Panu Komorowskiemu. O procywili? Tak. Proszę Państwa, wczoraj... Może byśmy zobaczyli jego twarz prawdziwą. Wczoraj padło to pytanie w Siedlcach. Na co wstał poseł Tchórzewski, którego znam od lat. Bardzo, bardzo, bardzo sympatyczny człowiek. Który mówi, proszę Państwa, spokojnie, sztab pana Andrzeja Dudy wie, co robi. Startował z pozycji 11%, ile ma dziś? Ja nie wiem, bo tak jak Czarek słusznie zauważył, ani Czarek, ani ja nie jesteśmy w sztabie pana Andrzeja Dudy, jesteśmy dziennikarzami. Ale być może, ja w tej chwili wróżę z fusów, być może jest tak, że sztab przyjął strategię, przyjął po prostu taką linię, By pokazywać prawdziwą twarz pana Andrzeja Dudy, a nie sztuczną, czyli człowieka wyważonego, spokojnego, człowieka, który nie jest konfliktowy, człowieka, który potrafi się posługiwać racjonalnymi, spokojnymi, wyważonymi argumentami, człowieka pozytywnego, człowieka na tak. Być może jest właśnie taka linia i być może zadawanie pytań takich właśnie ostrych by tą strategię zaburzyło. Ja nie wiem, czy tak jest, może jest inaczej, może w drugiej turze wyborów padną te pytania, o które Państwo pytacie. Ja gdybym był w sztabie wyborczym, nie jestem, nigdy nie będę w sztabie wyborczym żadnego polityka, bo chcę być człowiekiem, który pisze artykuły, książki i chcę się temu poświęcić na resztę lat, ale gdybym był, to ja bym namawiał, by się tych pytań nie bać. Można te pytania zwalić na mnie. Ale tak jak Państwu mówię, ja wierzę w to, że rzeczywiście doradzają Andrzejowi Dudzie ludzie, którzy wiedzą, co robią. No i chyba rzeczywiście ten marsz do góry Andrzeja Dudy może być tego potwierdzeniem. Także może spróbujmy zaufać. Niech każdy z nas po swojemu zrobi to, co do nas należy. Ja napisałem książkę, spotykam się z Państwem, Czarek robi kapitalną robotę, jest kapitalnym dziennikarzem, to Państwo wszyscy wiecie. Państwo możecie rozmawiać z ludźmi nieprzekonanymi. Każdy z nas może coś zrobić. A sztab wyborczy niech robi to, co do niego należy i wierzę, że wspólnym wysiłkiem osiągniemy to, co nam wszystkim chodzi. Jagoda Kupniewska, ja chciałam zapytać, dlaczego
dziennikarzy niezależnych nie było ani w jednej debacie i nie będzie w tej drugiej debacie. Mnie to bardzo dziwi. To jest tak, że my zaraz na samym początku kampanii wyborczej daliśmy sygnał, że jesteśmy jako Telewizja Republika zainteresowani również zorganizowaniem u nas debaty, jeżeli to nie będzie możliwe. Daliśmy sygnał, że jesteśmy też zainteresowani tym, żeby brać udział jako przepytujący w innych mediach. Natomiast przyjęto, sztab niestety przyjął taką formułę, że to dziennikarze tych mediów będą zadawali pytania. No i oczywiście będziemy mieli, były od razu się w TVP pojawiły zarzuty, że Krzysztof Ziemiec i Dorota Gawryluk, czyli jeżeli chodzi o debatę Polsatu i TVP1, to są dziennikarze prawicowi tylko dlatego, że się przyznają do tego, że są między innymi przeciwko in vitro czy przerywaniu ciąży. Nasze zaproszenie dla Bronisława, osobiście przeze mnie skierowane również zaproszenie do Bronisława Komorowskiego, żeby przyszedł do Republiki, spotkało się i było to jedyny mail, na który Kancelaria Prezydenta odpowiedziała, że Komorowski do mnie nie przyjdzie ze względu na brak czasu. Wszyscy inni dziennikarze, którzy kierowali zaproszenia do Komorowskiego, nie spotkali się z odpowiedzią, więc mogę powiedzieć, że w pewnym sensie mnie kopnął zaszczyt. Mam nadzieję, że w następnych wyborach nie będziemy mieli już tego kłopotu i do Republiki wszyscy kandydaci będą walili drzwiami i oknami. Jeszcze dodam, bo to jest też istotne, bo może części Państwa to umknęło, że takie samo zaproszenie skierował ojciec Tadeusz Rydzyk z telewizji Trwam. Też oczywiście nie zostało przyjęte. To w takim razie dzień dobry, Maciej Lubach, odnośnie pracy sztabu wyborczego. Czy nie uważacie Państwo, że sztab wyborczy czy albo dmucha na zimne, albo po prostu w pewien sposób jest nieudolny, bo pamiętacie Państwo, jak się zachowywał Grzegorz Braun, kiedy po prostu wziął Pana książkę do ręki i bez pytania i pewnie bez pozwolenia postawił ją na stole. Czy podobnie nie mógłby się zachować człowiek, którego mamy uznawać za obrońcę naszego kraju, że ma po prostu, że tak powiem... Druga sprawa jest taka, padł jeszcze jeden ostry zarzut, który mógłby być mieczem obosiecznym. Padł zarzut o to, że pan Duda przyczynił się do tego, co się działo ostatnio ze skokiem Wołomin. A przecież bardzo prosto można było to połączyć z tematem tego, kto był szefem Wołomin i kim był dla Komorowskiego. Jedno proste pytanie i jedna bardzo mocna, szybka odpowiedź załatwiłaby cały ten temat, o którym teraz tutaj rozmawiamy. Czy nieprawda? Tak, tylko wie pan, pewien problem polega na tym, że państwo nam cały czas zadają pytania, które powinni państwo kierować do pani Beaty Szydło, bo my niezmiennie pozostajemy, nie jesteśmy członkami sztabu Andrzeja Dudy. Ja oczywiście świetnie znam ludzi, którzy wchodzą w skład tego sztabu, dobrze też znam Andrzeja Dudę i w momencie, w którym my z nim rozmawiamy, ja powiem panu tak, kiedy Andrzeja Duda startował z kampanią, on krótko przed tym był u mnie gościem w audycji Kuchnia Polska. Ja powiem szczerze, bo ja po tej audycji byłem załamany i mówię, ten człowiek ma w sobie za mało ikry, żeby wystartować w wyborach prezydenckich. Po 4 dniach od tego nagrania, czy 5, była konwencja PiS-u, ta słynna pierwsza konwencja. Ja, jak to mawia młodzież, zbierałem kopary z ziemi, bo wydawało mi się, że to nie jest ten sam ugrzeczniony człowiek, którego zyskałem. To znaczy, to jest człowiek, który w ciągu bardzo krótkiego czasu z polityka, rzeczywiście z drugiego rzędu, wyrósł na osobę, która ma już format męża stanu. Bardzo rzadki format. I ja dzisiaj
Nie śmiałbym formułować zbyt daleko idących zarzutów, chociaż oczywiście uważam, że ta ostatnia debata Andrzeja Dudy była debatą słabą, ale ona była słabą z jednego powodu, dlatego że Duda przez ostatnie 4 miesiące obcował z przyjaznym sobie otoczeniem, wobec czego odzwyczaił się od brutalnych ataków, jakie przypuścił na niego Komorowski. I ja nawet powiedziałem, jak wszyscy w poniedziałek się martwili tym, że Duda tylko zremisował, a nie znokautował Komorowskiego, ja powiedziałem, że to dobrze. Dlatego, że gdyby to się stało podczas drugiej debaty, która będzie kluczowa, on teraz wie, że on idzie do jaskini lwa. On wie, że jest hobbitem, który idzie do Mordoru. I mając tego świadomość, ja liczę na to, jesteśmy w podziemiach kościoła, ja nie uważam, że nasze ludzkie siły wystarczą do tego, żeby ten Mordor pokonać. Rozklejajmy ulotki, ale też pamiętajmy, żeby się za naszego kandydata pomodlić. Dobry wieczór. Ja wchodzę w słowo panu Cezaremu, ponieważ zdajemy sobie sprawę, powinniśmy sobie zdawać sprawę, jaki mamy łańcuch. Ja przejrzałem, na razie nie przeczytałem książki pana Sumnickiego w całości, bo to się czyta klansy łamane przez ladlam. Różnica jest tylko taka, że to się działo naprawdę. To jest coś niesamowitego, ale jednocześnie zwróciła moją uwagę wypowiedź z jednych z ostatnich kart książki autora, kiedy mówi, że los albo śmierć jest sprawiedliwa, bo jeden żołnierz rusza do ataku za drugim, który ginie i w tym momencie przez ten, który zginął, osłaniał tego, który szedł za nim. Mnóstwo ludzi pomagających autorowi, panu Tuzmińskiemu, zginęło. Oficerowie CBA, oficerowie biur śledczych, świadkowie. Pomagają mu wspaniali kapłani. Ksiądz Małkowski, który był przeznaczony przez SB do odstrzału, zamiast niego zginął ksiądz Popiełuszko, który jest teraz kanonizowany. Wszystko zaczęło się od wyboru naszego papieża. Ten proces, który trwa już 30 lat. Pamiętajmy o krucjacie różańcowej, którą wszczeli Węgrzy i mają Orbana, który im systematycznie kraj naprawia. Andrzej Duda chyba urodził się w urodziny Andrzeja Boboli. Mamy sanktuarium Andrzeja Boboli, patrona Polski na ulicy Rakowieckiej u jezuitów. Na drugim końcu Rakowieckiej też jest pewien zakład, ale myślę, że ważniejszy dla nas jest ten sanktuarium Andrzeja Boboli. Przypominam, że ksiądz Małkowski jest zesłany na wólkę węglową jako kapłan cmentarny. A druga tura wyborów prezydenckich wypada w dzień zesłania Ducha Świętego, więc jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy chrześcijaństwo, które według twierdzeń niektórych bardzo gorących katolików i nie tylko, to nie jest religia, to jest fakt, ponieważ Zbawiciel Chrystus szedł na ziemię i nam ofiarował życie wieczne. Musimy tylko starać się Go naśladować. Chcę przejść do krótkiego pytania. Wątek szwedzki, z którym się też zetknąłem. Minister Milczanowski się chwalił swego czasu w programie w TVN-ie, że jedzie spotykać się z różnymi kolegami po fachu do Szwecji. Pan Hirschman, który prowadził Fundację Pomocy Policji, też mieszka w Szwecji. Ja się ze swojej strony spotykałem z kilkoma dziwnymi dziennikarzami z gazet lokalnych, którzy wszystkie urlopy spędzają w Szwecji. Chciałbym poprosić autora ewentualnie jakąś dygresję, jakieś opinie na ten temat. Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze tylko, przepraszam, wejdę w słowo i odpowiem jeszcze panu, panie Czarku, ponieważ dostałam takiego SMS-a i wiem, że ten SMS jest puszczany po różnych środowiskach w Polsce. Ja panu ten SMS przeczytam. Kandydat na prezydenta Andrzej Duda prosi o modlitwę do Ducha Świętego. I tu jest cytat Andrzeja Dudy. Pragnę służyć ojczyźnie według nauki świętego Jana Pawła II. Jak myśleć i żyć. Proszę, w związku z tym
Bardzo Państwa proszę jakby zastosować się do tej prośby Pana Andrzeja Dudy. To jest właśnie moje przypomnienie do tego, co Pan wczoraj powiedział. A ja powiem jeszcze, że dzień Zielonych Świątek, zesłanie Ducha Świętego może być dniem zesłania Dudy naszego. Padło pytanie o Szwecję. Ja będę też musiał Państwa za chwilę przeprosić, bo mam też obowiązki rodzinne i muszę się wnuczką zająć, więc będę musiał za chwilę opuścić nasze spotkanie. Natomiast rzeczywiście Pan poruszył ciekawy wątek Szwecji. Szwecja to jest obok Austrii, jeden z kluczowych, Austrii, Berlina Zachodniego i Zagrzebia, jeden z kluczowych elementów układanki służb specjalnych Departamentu I. Na terenie Sztokholmu działała rezydentura wywiadowcza o kryptonimie Viking. Jeszcze nie znam akt tej rezydentury, natomiast począwszy od roku właściwie 48, tam się osiedlali ludzie, którzy byli związani ze służbami specjalnymi, aż do upadku komuny. I rzeczywiście fakt, że brat Adama Michnika jest emigrantem w Szwecji, nie jest rzeczą przypadkową. To znaczy tego typu ludzi związanych z komunistycznym aparatem represji i z bezpieką w Szwecji jest nadal cała masa i ci ludzie nadal odgrywają bardzo istotną rolę, no, w tej chwili między innymi przy okazji prywatyzacji polskiej żeglugi bałtyckiej. Także to jest rzeczywiście bardzo ważny wątek i niezbadany jeszcze w dużej mierze. Jeżeli Czarek musi nas rzeczywiście opuścić, no to chciałbym bardzo gorąco podziękować, że jesteś tutaj. Również dziękuję Państwu i 24 przy urnach się spotykamy. Proszę Państwa, może tak, żeby spuentować, zróbmy to, co do nas należy, każdy po swojemu, a resztę zostawmy Panu Bogu. Myślę, że to jest dobra puenta i do zobaczenia po zwycięstwie. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Ja się Panu przedstawię.